myślę, że bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu, mimo że graliśmy z zespołem, który no, gra na poziomie ekstraklasy, to ta pierwsza połowa dobra w naszym wykonaniu, nawet bardzo dobra, jeżeli chodzi o funkcjonowanie nasze w obronie przestrzeni, bo nie pozwoliliśmy tutaj gościom na zbyt wiele i w tej pierwszej połowie no, też mogliśmy zdobyć już bramki, bo kilka sytuacji do tego było. Na drugą połowę rozmawialiśmy w szatni też, żeby zachować chłodną głowę, żeby się nie podpalać i konsekwentnie realizować swój plan i to nam się udało. Cieszy też fakt, że udało nam się przełamać to własne boisko z takim rywalem jak Warta Poznań. Czasu na świętowanie myślę, że nie ma zbyt długo, bo za chwilę mamy bardzo ważny mecz derbowy z Elaną Toruń, który chcemy wygrać i tyle. Na pewno trzeba oddać chłopakom, wszystkim członkom sztabu szkoleniowego, no bo wykonali kapitalną robotę zarówno przed meczem, jak i w trakcie meczu. Cieszymy się, że gramy dalej na tym balu i będziemy chcieli z niego wyjść jak najpóźniej. Czy to było tak, że był plan taki, że dobrze bronimy i szukamy kontry, stałych fragmentów, no bo to przyniosło w końcu te bramki? Znaczy, no, chcieliśmy zachować też w tym meczu swoją tożsamość, tak? Więc ta obrona przestrzeni uważam, że wyglądała dobrze. Też mieliśmy przygotowane skoki pressingowe pod jedną stroną parę razy. Próbowaliśmy założyć, natomiast jeżeli chodzi o atak pozycyjny, to tak jak powiedziałem, chcieliśmy w dalszym ciągu pokazywać to, co pokazujemy dotychczas. Dobrze już to wyglądało w meczu ostatnim z Błękitnymi, dlatego cieszymy się, że udało to się teraz przekuć na własne boisko. Kondycyjnie było dobrze do ostatniej minuty, prawda? Tak, jeżeli chodzi o pracę motoryczną, którą wykonał zespół, no była ona na pewno duża, no bo gdzieś trochę, myślę, Warta miała większe to posiadanie, co też nas zmuszało do bardziej intensywnej pracy, ale pod względem motorycznym, tak jak Pan tutaj słusznie zauważył, biegaliśmy, uważam, że na dobrym poziomie przez całe 90 minut. Jak był pojazd, na przykład tak spadł z boiska, trzymał się w okolicach pachwiny? Znaczy, jeżeli chodzi o Kubę, pociągnęła go lekko pachwina, nie chcieliśmy ryzykować pogłębienia się tego urazu. No teraz jest pod opieką specjalisty naszego, więc czekamy na konkretną diagnozę. No mamy nadzieję, że to nic poważnego i na niedzielę będzie gotowy.